Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M i Dyszka. Siema. Cześć. Cześć, Łukaszu. Moi drodzy, u mnie dzisiaj w odwiedzinach jest Dyszka z swoją rodzinką. Jak wiecie, jakiś czas temu straciłem kanał i dzięki właśnie temu gościowi, Dyszce, udało mi się odzyskać go. Razem z Dyszką napisaliśmy do YouTube'a, do supporta i po czasie, po 2 miesiącach odzyskałem kanał, ale to tylko dzięki niemu, dzięki Dyszce. Jakby nie on, no to dzisiaj jestem z kanałem, który ma 3000 widzów, tym nowym, ale stary wrócił do mnie jako prawowitego właściciela. Także dzięki jeszcze raz, Dyszka. Nie ma problemu, dla mnie to była czysta przyjemność, żeby Ci pomóc. Nie miałem żadnego interesu w tym, także przy okazji serdecznie zapraszam na mój kanał. Będziecie mieć link pod filmem do kanału Dyszki, wpadajcie, również nagrywa odcinki o kartach, o FIFA Mobile, różne takie sprawy związane z piłką nożną, także naprawdę zapraszam do Dyszki. Co teraz, moi drodzy? Mamy tutaj po blisterku, zrobimy sobie taki odcinek, pojedynek Dyszka kontra Łukasz M. I na jakiej zasadzie? Jeżeli wpadną nam limitki, które są tutaj karty również bazowe, to będzie pojedynek. A jeżeli wpadnie któremuś z nas limitka z Galatasaray, no to wtedy nie da rady takiego pojedynku zrobić i będziecie wy decydować o tym, kto wygrywa pojedynek. Czy ja, czy Dyszka. Tak więc zaczynamy, moi drodzy. Dyszka pierwszy otwiera, dokładnie jest gościem. Tak. Dokładnie tak jak Łukasz powiedział, to tylko od was zależy, kto wygra ten pojedynek. Mam nadzieję, że będzie to uczciwy pojedynek, no i będziecie tutaj w komentarzach sprawiedliwi, nie? Dokładnie, bo tutaj teraz nie gra rola ilości subskrypcji, a Łukasz mnie miażdży pod tym względem, ale to spokojnie. Tu nie chodzi o żadną rywalizację między youtuberami, każdy ma swój kanał z pasji. Tak więc, moi drodzy, tu mamy po 4 saszetki i jedną limitkę. I moja limitka, no i tak jak myślałem, będzie Galatasaray, czyli nie będzie pojedynku limitek, a ja mam Sterlinga, także dobry początek dla mnie. Czyli takie limitki mamy i wy będziecie później decydować na koniec w komentarzach, kto wygrywa pojedynek. Czy Dyszka, czy ja. Moja limitka jest Galatasaray, jest Mariano, a Dyszka ma Sterlinga. Dobra, zaczynaj, Dyszka. Dobra. Cztery saszetki. Na zmianę będziemy otwierać. Dobra, nie wiem, czy bazówki się liczą, czy też nie, czy tylko karty specjalne. Myślę, że karty specjalne. Tak, czyli tutaj 4 karty bazówki odkładam i 2 karty specjalne mam Wijnaldum, dobrze powiedziałem? Tak, Wijnaldum, tak. Power Up. I Power Up i Blind. To jest karta Fans. Fans, czyli moje 2 karty takie. Power Up i Fansik. Fansik. No, dużo fansów, także zostawiajcie łapeczki pod odcinkiem. Im więcej łapeczek, tym lepiej dla was i dla nas. A ja mam tylko jedną kartę. Jest to Alaba na fansie, czyli w tym momencie nawet nie trzeba tutaj liczyć. Na razie Dyszka prowadzi, bo ma 2 karty specjalne. No, tak, ale twoja karta jest z Bayernu Monachium, także wiesz, jeżeli będzie więcej widzów, którzy są fanami Bayernu, no to zdecydują, że to ty. Ale zobaczymy. Sam jestem ciekaw i aż sobie później kilka razy obejrzę ten odcinek i przeczytam komentarze. Ja od siebie dam pod każdym komentarzem łapkę od siebie i komentarz. Dobra, ja mam teraz Znowu 2 specjalne. Znowu 2 specjalne, chyba mi dałeś tego lepszego. Nie wiem, czy masz zaznaczone to jakoś. Nie. Mam tutaj multiple. Multiple z Sergi Roberto oraz Jordi Alba. Barcelona. Barcelona oraz Woodburn z Liverpoolu, także nie jest źle, na razie topowe kluby trafią, no topowa Dyszka. Właśnie, pochwal się, Dyszka, swoim tatuażem, jeszcze... popatrzcie, jak jeżeli... Dyszka ma fajny tatuaż. Dokładnie tak. Tak jak jego logo na kanale. To właśnie to jest mój tatuaż, no ale to możliwe, że już parę osób o tym wie. No i ładnie. Ja mam też multiple, z tym, że potrójne. Vidal, Rakitic i Busquets z Barcelony i druga karta to logo Napoli. No dosyć ciekawie, no ale masz przynajmniej trio z Barcelony, ja miałem tylko duet z Barcelony, także no twoja karta wygląda na lepszą. Więcej na niej jest przynajmniej. Zawodników. Tak. Dobra. Może rarkę, co? Byśmy tutaj trafili. Kurczę, fajnie by było, jakby któremuś z nas wpadła rarka.
O, to zobaczymy. Uwaga, uwaga, uwaga. Nie, i znowu dwie karty chyba specjalne będą, chociaż czasami ten. I mamy tutaj Jamesa. I bazówka, czyli jednak jedna jest karta specjalna. Ale znowu z topowego klubu, czyli Manchester United. Nie mamy tutaj żadnej karty z Realu. Co my tutaj mamy? Dwie specjalne. I kogo? Anguilleri, Impact Signing i bardzo rzadki goalstopper Onana. No. Dużo osób, jak ode mnie chce jakieś karty, to szuka właśnie tego goalstoppera z Ajaxu, Onana. A ja nie wiem, czy Onana też nie jest dobrym bramkarzem w FIFA Mobile, chociaż nie zawsze, ale tak mi się wydaje. Coś tak kiedyś było, ale w poprzednim sezonie przynajmniej. Dobra, no i moja ostatnia saszetka. Uwaga, uwaga, uwaga. Czy będzie tutaj jakaś super karta specjalna, czy też nie? Nie wiem, kto prowadzi bazówki, czyli znowu chyba dwie karty specjalne. Dokładnie tak. Jest to logo Ajaxu. Zawsze miałem problem ze zbieraniem logo, bo ja nigdy nie trafiałem logo. No i tutaj mam kartę multiple z Ajaxu. Zyjech, Hunter? Hinteler. I Tadic. Także nie jest, tym razem ja trafiłem multiple, trio. Potrójne. No i moja ostatnia saszetka teraz. No i zobaczymy. No i tylko jedna, więc jeżeli chodzi o ilość kart specjalnych, to wygrywa już na pewno dyszka. Bo ja miałem dwa razy po jednej karcie, a ty miałeś za każdym razem po dwie, nie? Nie za każdym. Raz miałem tylko jedną. Aha. Mam 3-7. Hernandez z Bayernu Impact Signing. Czyli ile masz w sumie 7. Specjalnych? 7. Plus limitka. Plus limitka. Z limitką mam 7. Decydujcie. Nie, więcej masz. Nie, 2, 4, 6, 7. 7? 7. Czyli mamy identyczną ilość. No. Kart specjalnych, ale plus ja mam limitka. Z limitką 7. Tak. Z limitką mam 8. A, no to ja mam z limitką 7. Czyli masz więcej. No, 2, 4, 6, 7. No. Nie, to coś mi tutaj nie pasuje gdzieś. Nie, no nie ma limitki. Nie. To jest wszystko. No to koniec końcem jeszcze ja mam więcej kart specjalnych. No, tak. No z tego wynika, że no tak. I teraz wy, widzowie, decydujecie, kto ma lepsze karty. Może nie są aż bardzo tak widoczne. Ale jak pamiętacie, co wpadło nam. Dokładnie tak. Jak oglądacie od samego początku, to wiecie. No i róbcie głosowanie. Także ja was serdecznie pozdrawiam. Było dzięki mi, Byku, że mogę na ciebie wpaść i zobaczyć. Naprawdę on ma taką kolekcję, a jeszcze chciałbym zobaczyć jego w ogóle całe, nie wiem, królestwo właśnie, gdzie nagrywa. No, to akurat w Niemczech. Akurat w Niemczech. Może kiedyś zobaczę. Ale powiem wam szczerze, że tutaj te figurki, które są za mną, robią... Wszystko z Milanu. Wszystkie z Milanu, to robi takie wrażenie... Ponad 600 tak? Figurek. Że to jest po prostu masakra, nie? No, po prostu żałujcie, że nie jesteście na moim miejscu. No i tyle. Moi drodzy, serdeczne dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do dyszki. Na kanał będzie link. Tobie również dzięki serdeczne, że jesteś, też że dziękuję. Pomogłeś mi. No i co? Żegnamy się i do zobaczenia na kolejnych odcinkach u mnie i u Dyszki. Dokładnie. Także pozdrawiamy i cześć. Cześć.